Jak myślicie, czy ktoś z nas byłby tutaj, gdybyśmy mieli rodziców? Nie? A dlaczego? Nie mogliśmy sami się z siebie urodzić? Co to jest? Co to? Musieliśmy mieć jakichś rodziców? I co oni nam przekazali? Oj, bieda. Czy chcieli, czy nie chcieli, sporo nam dali tej dawki, która wiele, wiele zaciemnienia wnosi na tą ziemię. I gdyby nie zamiar Boga, gdyby nie Jego święte pragnienie, abyśmy nie zginęli w tym ścieleśnieniu, nasze życie byłoby wielką miernotą. Ludzie myślą, że wiele coś osiągną na ziemi, ścigają się w wielu sprawach, walczą z sobą, wywyższają się, narzekają i w końcu umierają. Żyć bez Boga na świecie to jest tragedia. I czy chcemy, czy nie chcemy, tak ciało rodzi ciało. Ciało potrafi być religijne. Ciało potrafi być religijne. Ciało nawet lubi religię. Wtedy się ciało dobrze czuje. Tak wypełniło jakieś swoje zadania i może być takie zadowolone z tego, że coś się zrobiło, coś się wykonało. Widzimy wszędzie, ciało szuka sobie religii i znajduje albo na wschodzie, albo na zachodzie, albo na północy, na południu. Ludzie w różne miejsca idą, aby tam wypełnić swój akt religijny. Ale niewielu idzie, żeby oddać Bogu chwałę. Bo Bogu chwałę to ciało nie jest w stanie oddać. Żadne ciało nie jest w stanie oddać Bogu chwały, bo ono ma w sobie zepsucie, ono jest zanieczyszczone. I kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, zaczął głosić coś, czego wcześniej nikt inny nie głosił. Do Jezusa Chrystusa głoszono na tej ziemi naprawianie naszego zepsucia. Zakon miał wykazywać nasze zepsucie i próbowali ludzie naprawiać swoje zepsucie. Ci tam, którzy żyli w narodzie izraelskim, szli tam, składali ofiary, bo tak zakon im przekazał. Wśród pogan różne rzeczy robiono, żeby jakoś zaspokoić to swoje sumienie. Czczono jakichś tam światowidów, nieświatowidów, różnych bogów, aby gdzieś znaleźć, że w końcu gdzieś człowiek ulokuje te swoje zapotrzebowanie. I wszędzie niestety grzech nie pozwalał człowiekowi żyć w sposób godny Boga. Całe doświadczenie każdego z nas polega na tym, żebyśmy mogli to zrozumieć. Nikt z nas nie był w stanie się sam urodzić. I nikt z nas nie był w stanie zmienić swojego charakteru, swojej natury. Grzechu poczęła nas matka nasza. I też poczęci byliśmy przez ojców grzechu. A więc w sumie grzech rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. I całe doświadczenie polega na tym, jeżeli jesteśmy świadomi całej bezradności naszego urodzenia z ciała, jeżeli rozumiemy to, że ciało nie jest w stanie wejść do Królestwa Bożego, jak bardzo powinna więc nas poruszyć Ewangelia, radosna nowina o Jezusie Chrystusie, skoro wszyscy powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że jakbyśmy nie próbowali być lepsi, tak okazuje się, że czynimy zło. Po co więc to takie zrozumienie, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co jest miłe Bogu? Dlaczego więc nawet między wierzącymi ludźmi jest tyle zła nadal? Tyle
snobizmu, egoizmu, samozadowolenia, krytyki, negacji, odrzucenia. Przecież to nie pochodzi z Boga. To jest wynik naszej cielesności, którą nabyliśmy przez urodzenie z ciała. Ewangelia niesie nam wiadomość o tym, że Bóg nie będzie naprawiał naszego ciała. On nie będzie poprawiał naszego sposobu bytowania. On w swoim Synu skazał nas na śmierć. Jeśli nie akceptujesz śmierci, nie akceptujesz też nigdy nowego człowieczeństwa. Wielu nie akceptuje swojej śmierci w Chrystusie Jezusie i dlatego latami są w chrześcijaństwie i ciągną swój stary wóz ze swoim starym ja. I wydaje im się, że cały czas to chrześcijaństwo takie trudne jest, taki mozu. Albo też znajdą sobie wyjście na to ciało. Wprowadzą między wierzących światową muzykę, światowe rytmy, światowe zadowolenie i też jakoś to będzie. W końcu nie będziemy gorsi od tego świata, będziemy się cieszyć, a może jeszcze lepiej niż ten świat. Jakkolwiek ciało by nie myślało, jakkolwiek by się nie umartwiało, cokolwiek by nie zrobiło, nie jest w stanie się zmienić. Czy byśmy jedli, czy nie jedli, cokolwiek byśmy robili, odmawiali sobie nie wiem czego i tak nie jesteśmy w stanie się zmienić. Ludzie próbowali, zamykali się w jakichś miejscach, odmawiali sobie wszystkiego i nadal nie umieli przestać być takimi, jakimi stali się z urodzenia tego ciała. Wiecie, to jest dziwne w sumie, że diabeł się tak udaje oszukiwać nas ludzi, także i wierzących. Jakiż to jest kłamca, że potrafi, na naszych oczach widzimy, ilu ludzi potrafi okłamywać w tym albo w tamtym. Ale czy powinno mu się tak udawać okłamywać nas? Czy jeżeli coś zaczęło się nas nowego z Boga, czy mamy wracać prawo pod stare? Co zawsze zawodzi? Czasami sobie człowiek wyobraża w ten sposób, że no, staje się chrześcijaninem, uwierzyłam, ochrzciłam się, no to teraz to wszystko już będzie super fajnie, super dobrze będzie szło. Może być tak. I oby tak było. Ale najczęściej jednakże człowiek nie zdaje sobie sprawy, że tym bardziej diabeł będzie cię atakować. Kiedy Jezus przyjął chrzest, będąc tu w ciele na ziemi, zaraz potem został wyprowadzony na pustynię. Po co? Aby go tam kusił diabeł. Kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, nie przestajemy być kuszeni. Jesteśmy kuszeni jeszcze bardziej niż wcześniej. Ale co się stało na pustyni, kiedy diabeł kusił Pana Jezusa Chrystusa? Po raz pierwszy diabeł odszedł od Syna Człowieczego z porażką. Po raz pierwszy. Wszystkich udało mu się. Tylko Jezusa nie. Dlaczego? Dlaczego Jezusa nie udało mu się skusić? Był w takim samym ciele jak my. Miał inną naturę. Miał Ojca Boga. Co to nam mówi? Że potrzebujemy czego? Żeby diabeł nas nie kusił? Tak, żeby nas skusić do tego, do czego nas kusi. Ale jego pokusy by się odbiły od nas. Rozumiecie, ja mogę sobie wmawiać, że nie chcę zgrzeszyć. Ja mogę sobie mówić, nienawidzę grzech. I kiedy diabeł przyjdzie w to miejsce, gdzie wie, że ja tam jestem podatny, to ja w to pójdę, bo to będzie tak silne, że nic mnie nie zatrzyma, aby pójść i zgrzeszyć.
Ale jeśli nie trafi na takie miejsce we mnie czy w tobie, co wtedy będzie? Nie znajdzie odzewu, na który czeka. Nie znajdzie twojego pożądliwego serca. Nie znajdzie twojego pożądliwego umysłu. Nie znajdzie twoich starych pragnień i dążeń. Wtedy kogo spotka? Jezusa Chrystusa. To nie religia zbawia i każdy z nas wie, ale dlaczego tak długo chcemy być religijnymi ludźmi? Rozumiesz, doświadczyłeś czegoś od Boga, czy doświadczyłaś, a potem myślisz sobie, że możesz odwracać się i wracać do starego i że ci się nie stanie krzywda. Jeżeli wrócisz do starego, to zaraz jesteś znowuż otwarty na diabła, czy otwarta, i znowuż diabeł będzie mógł przychodzić i poniewierać tobą. Dlatego Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się co? Cofają do tyłu. Jeżeli już doświadczyłeś Boga, czy doświadczyłaś, to po to, by iść do przodu, by wygrywać. Nie zastanawiać się, co lepiej będzie dla ciebie. Czy żyć tak, jak Bóg chce, żebyś żył, czy żyła? Czy może jednak pomieszać trochę gorycz ze słodyczą? Rób sobie codziennie herbatę i syp tam i cukier, i gorzkość jakąś. Nie wiem, co tam za gorzkości są, ale mieszaj stale i ciesz się tą swoim smakiem herbacianym. I poczęstuj jeszcze wszystkich gości, co przyjdą, bo przecież to ci smakuje. Mieszanie. Czy nie smakuje? Czy nie odbija ci się czkawką cały czas? Kiedy masz problem i mówisz, no kiedyż ja w końcu będę wolnym? Kiedy będę wolną? Żeby już myśleć w czysty sposób, by rozmawiać i cieszyć się wiecznym życiem już tu na ziemi. Kiedyż to będzie? Wtedy, kiedy nie będziesz cofać się do tyłu, ale będziesz iść zgodnie z tym, co uczynił ci Bóg. A co uczynił ci Bóg? Wiesz, co uczynił ci Bóg po tym, co stało się z tobą, gdy to uczynił ci Bóg. Bo jeśli ci Bóg tego nie uczynił, to tego też i nigdy nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś. O tym, co dzisiaj Leszek mówił, czystości. Czystości Chrystusowej. Dziedzictwo Chrystusowe dostaje każdy zrodzony z Boga syn i każda córka. To nie jest to, że Bóg zradza nas i wypuszcza nas, starych ludzi, żebyśmy teraz wygrali bitwę, bo przecież Bóg dokonał czegoś tam. Nie może żyć dwóch ludzi naraz. Stary i nowy człowiek nie mogą żyć razem. Po to śmierć, po to zmartwychwstanie. Jeżeli zradza nas Bóg, to jego charakter, jego natura, jego upodobania zaczynają napełniać każdego jego syna i każdą córkę. I każdy syn i córka wie o tym, bo raptem doświadczyłeś, czy doświadczyłaś, że w ogóle ci nie ciągną stare rzeczy. W ogóle nie czujesz potrzeby starych rzeczy. Doznajesz, że ciągnie cię zupełnie co innego. To nie to, że ty zmieniłeś się raptem. To Bóg zrodził cię ze swoim charakterem i ze swoim patrzeniem, ze swoimi potrzebami i dążnościami. Dostałeś jego naturę, czy dostałaś. I to zaczęło działać w ten sposób, że już w ogóle cię nie ciągło. Diabeł przychodził, a ty nie miałeś nawet potrzeby, żeby słuchać jego tych pokuszeń, które wcześniej padały z tobą tam w tą glebę z poniewierania diabelskiego. To nie jest tak, że ja bym chciał się nachlać, ale nie mogę, bo Bóg mówi, jak się nachleję, to będę pijakiem. Ja bym chciał zapalić jeszcze papieros, ale no nie mogę, bo jak zapalę, to będzie źle. Ja bym chciał sobie pójść tam czy tam, ale no nie mogę, no bo jestem chrześcijaninem. No tak nie działa. A wielu tak żyje. Bo już dowiedzieli się z Biblii, że zapłatą za grzech jest śmierć. No i teraz, no strach, ale strach ile cię powstrzyma przed grzechem? No chwilę może, ale przyjdzie mocniejsze uderzenie i już idziesz za tym. Ktoś mówi, ja tam nic złego nie robię. No i masz problem, bo też nie robisz nic dobrego. Wielu ludzi z ciała usprawiedliwia się i mówi, ja jestem w porządku, ale jaki twój porządek, skoro tam nie widać Jezusa? Tylko dalej widać twoich rodziców z ciała. Co mi ojciec i matka dali, dalej działa.
Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Co my tu się dowiadujemy, Boży ludzie? I dzięki Bogu za to. Wiecie, to jest takie wielkie szczęście móc znać Boga, móc wiedzieć, jak żyje Bóg, jak żyje Bóg. Jak żyje człowiek, się dowiedziałem wcześniej. Ale kiedy dotarło do mnie przyciągnięcie Boże, mogłem się dowiedzieć, jak żyje Bóg. Dowiedziałem się, jak żył Jezus, chodząc w ciele na ziemi. I ty też, gdy doświadczyłeś tego samego. Problem niestety wielu, kiedy doświadcza tego Bożego poruszenia, ciągnie ich do Boga i pragnienia są takie piękne, nie stosują się do tej lekcji pasterza. Nie słuchaj obcego głosu już. Słuchaj się już mnie, a nie zbłądzisz. Bo przecież dalej jesteś narażony na to, że możesz zginąć. Nie wydarzyło się nic takiego, żeby powiedzieć już, ty masz 100% zaklepane, że idziesz do wieczności, choćby nie wiem co. Diabeł dalej cię będzie kusił, bo jakby wiedział, że już ma przegrane, jak ty zostałeś zrodzony z Boga, czy zrodzona, to on by po co się z tobą już, to szarpać się tylko z ludźmi, którzy się jeszcze nie narodzili na nowo z Boga. A on się szarpie z tymi, którzy się nawrócili, narodzili na nowo. Bo jeszcze ma jakąś szansę, że może mu się uda oszukać i odciągnie człowieka od tego, co jest Boże. I próbuje, to z tej strony, szaleje, bo wie, że czasu ma niewiele. A gdy uda mu się, to jest tragedia. Tak jak Piotr pisze tam dalej, pies wraca do wymiocin swoich, a świnia znów tarza się w błocie. Pamiętaj, gdy to dostałeś czy dostałaś, nie myśl sobie, że to jest wytwór twój. Że ty sobie, och, jaki ja się lepszy zrobiłem, jaka lepsza. No popatrz, no widzisz, można jednak do czegoś dojść, czytając Biblię. Jakby to z czytania Biblii wynikało. Z Biblii czytania dowiadujesz się, że kto to uczynił. Ale bez niego nie ma tego. Możesz czytać Biblię jak faryzeusz i znać każde miejsce i każdy werset i dalej żyć jak świnia. Litera zabija, duch ożywia. A więc Słowo Boże jest do mnie i do ciebie skierowane. I co w nim czytamy? W tym Słowie Bożym, bo ono jest prawdą. Tylko ci, którzy są z prawdy, mogą słuchać prawdy. Kto to powiedział? Jezus Chrystus, nauczyciel. Kto z prawdy jest, Słowa Bożego słucha. Kto nie jest z prawdy, nie słucha. Wielu nie słucha, co mówi Słowo Boże. Czyta i nie słucha tego, co mówi Słowo Boże. Ale są ci, którzy czytają i słuchają, co mówi Bóg do nich. Bo co są? Dziećmi Boże mają uszy, aby słuchać. Serce, by Słowo Boże zachować. Sumienie, by zobaczyć, czy ono mówi o mnie, że tu trzeba coś uporządkować, czy tu uporządkować, czy mówi o tym, jak Bóg dokonuje dalej swojego wspaniałego dzieła. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, już nie ludzkiej, ale Bożej. Bóg może się przechadzać po ziemi. On nie jest podatny na grzech. On w ogóle nie ma potrzeby. On jest wspaniałym Bogiem, który czyni dobro. Jest Bogiem, który może pomóc tobie i mi, gdy my słuchamy Go jako narodzone z Niego dzieci. To nie ja sobie wymyśliłem nowe życie. To nie ja urodziłem się sam z siebie. To nie ja stałem się lepszym, bo raptem byłem mądrzejszy od wszystkich innych tutaj i łatwiej mi było zrozumieć, co w Biblii jest napisane. To Bóg dał mi swoją naturę. Co ty Bogiem jesteś? No widzicie, całe doświadczenie polega na tym, że gdy mam naturę Boga, to Bóg, żyjąc we mnie,
czyni we mnie to, co potrzebuję, aby zwyciężać diabła, bo mnie już nie kusi diabeł w ten sposób, że on przychodzi do mnie i mówi, o popatrz, o faktycznie, o zrób to, no przydałoby się. Nie działa i nie będzie działać, dopóki nie odwrócisz głowy do tyłu i nie będziesz szukać czegoś, co zostawiłeś czy zostawiłaś. Wtedy zacznie z powrotem działać. I okaże się, jak to, Panie, no przecież tak zwyciężałem, zwyciężałam. I co teraz się stało? Panie, zostawiłeś mnie, czy co? Nie, Ty zostawiłeś Pana, czy zostawiłaś. Po co się tam cofasz? Czego Ty szukasz tam, tym starym człowieku? Chcesz się jeszcze jakichś klejnotów dopatrzeć? Wziąć coś jeszcze stamtąd? Przecież to wszystko śmierdzi. I to jest problem wielu ludzi. Bóg zradza, ale co dalej z tobą? Ktoś mówi, no jak ci już Bóg urodził, to ty już musisz wejść do wieczności, bo ty jesteś synem, córką Boga. A przecież ilu synów i córek Boga zginęło na pustyni. A i czytamy, w Judy po dwakroć umarli. O takich, dla których już czekają najgłębsze ciemności. Oni zostali urodzeni, ale oni zaniedbali swoje nowe, wspaniałe życie i pozwalali diabłu je zanieczyszczać. Sprzedali je. Jak Ezaw. Czy jak Bileam zamienił na pieniądz coś tam. I znowuż umarli. I stan ich jest już całkowicie nie do uratowania. Tylko raz Chrystus umarł. A więc mamy nową naturę. Z tą nową naturą żyjemy w tej ziemskiej rzeczywistości i wszystko jest inne. Stąd diabeł szybko rozpoczyna bitwę, próbując zmusić do wycofania się. Wtedy twoi najbliżsi zaczynają ci grozić. Mówiąc, jak ty dalej będziesz taki, to ty zupełnie jesteś jakiś inny człowiek. Ty, takiego nie znaliśmy, nie chcemy. Ty w ogóle, co ty? Przecież nie będziesz tego robić? Przecież to wszyscy robią. Jak żyć? Ty się umartwiasz, ty tracisz tą radość tego świata. Ty nie będziesz już tego robić. To człowieku, przecież ty będziesz żyć jak taki bezludek. Kto tam będzie chciał z tobą mieć coś wspólnego? Już ci mówią, prorokują, co cię czeka, jak ty dalej będziesz w ten sposób żyć na ziemi. A ty się cieszysz naprawdę życiem, bo żyjesz w końcu. Cieszysz się społecznością z Bogiem, masz do Niego dostęp, On ci odpowiada na twoje modlitwy, nareszcie żyjesz na tej ziemi nowym życiem i diabeł nie ma nawet z czym do ciebie już przyleć, bo jesteś zakochany w Chrystusie. Miłość bardzo silnie szczerze. Serca, ale brak miłości co powoduje? Rozglądanie się, a zatem i cudzołóstwo, zdrady małżeńskie, zdrady chrześcijańskie. Dlaczego Jakub pisze cudzołożnicy, cudzołożnice do wierzących ludzi? Czyż Bóg nie chce i nie dba żarliwie, nie zazdrosny o ducha swego, któremu dał w was mieszkanie? Nowa natura. To nie jest bajka. Widzicie, to jest właśnie to, co potrzebują dzieci Boże tu na ziemi. Natury z Boga, żeby uszczerć się zła, które czyha tu na wszystkich, też i na dzieci Boże. Ale dzieci Boże przejdą przez to i wygrają, jeżeli się nie będą oglądać do tyłu. Wiecie, ilu diabeł ma swoich ludzi, żeby ci odwracać uwagę? Pierwszymi, na których napotkałem po zrodzeniu z Boga, którzy próbowali coś zrobić w tej sprawie, to byli ludzie wierzący. To oni próbowali powiedzieć, nie, nie, tak nie jest. Tak nie można żyć na ziemi. To jest, co ty gadasz, to jest fantazja. No nie można żyć i nie grzeszyć, bo któż, tylko ludźmi jesteśmy. Rozumiecie? I to napotkałem u pierwszych wierzących. Dziwna nauka. Poznałem Boga, nowe życie, a tu raptem wierzący ludzie mówią, to jest fantazja, tak nie ma możliwości żyć. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy zbawieni z łaski, możemy grzeszyć, wejdziemy do nieba, bo jest łaska. Wierzący ludzie próbowali mnie oszukać. I w wielu sprawach próbowali oszukać. A tam, gdzie się udało, to zacząłem mieć czkawkę. Zaczęło mi się to odbijać, żeby szybko wrócić do normalności.
i z powrotem iść w Chrystusie Jezusie z tą pewnością, że co Bóg zrodził, ma nadany kierunek i ma tego, który poucza, wy wszystko wiecie. A więc nie potrzebuję wracać do starych urodzin. W sumie w duchowym wymiarze opuściłem swoją cielesną rodzinę, gdy Bóg mnie zrodził. Opuściłem cielesne tradycje, opuściłem cielesną zmysłowość, opuściłem grzeszność mojego rodzinnego gniazda. Wszystko stało się tam, z tyłu, na krzyżu. Pozostało. I co by nie mówiono i czym nie grożono, wiedziałem, że jestem członkiem innej rodziny. Nie to, że nie rozpoznawałem swojej mamy, czy braci, czy sióstr. Mogę im mówić o wspaniałym Chrystusie, ale duchowo już nie mieliśmy ze sobą więzi. Oni chcieli czego innego ja. Bardzo szybko pogubili się moi przyjaciele, z którymi żyłem w grzechu. Trochę słuchali, potem poznikali, bo przecież z takim człowiekiem nie idzie się cieszyć. Ale za to przyjaźń z Jezusem zrekompensowała mi to wszystko w najlepszy sposób. Miłość, nareszcie prawdziwa miłość, nareszcie prawdziwe szczęście, nareszcie każdy dzień w szczęściu z Bogiem. Szczęśliwi, którzy z Bogiem chodzą, szczęśliwi, których Bóg zrodził do swojej wieczności. A więc nie uszczerze nas nauczanie. Rozumiecie? Jeżeli zrodził cię Bóg, to Słowo Boże będzie do ciebie docierać i będzie dla ciebie wyznacznikiem tego, co Bóg w tobie będzie czynić. Jeżeli nie zrodził cię Bóg, to Słowo głoszone będzie tylko dla ciebie jakąś nauką, która szybko zginie w odmętach zapomnienia, ponieważ twój charakter i twoja natura nie zgadza się ze Słowem Bożym. Ty czegoś innego potrzebujesz, niż mówi Słowo Boże. Ty szukasz zupełnie innych wartości, niż mówi Słowo Boże, a więc ono minie cię. Ale ci, którzy mają to w naturze, aby tak żyć, dla nich Słowo Boże jest wyrocznią do codziennego życia, światłością ich stopą, lekarstwem dla ich duszy, radością ich serca, pewnością, że co Bóg obiecał, ma moc też dotrzymać. Mogę powiedzieć z całą stanowczością, że większe niebezpieczeństwo grozi dziecku Bożemu wśród tak zwanych wierzących niż wśród świata. To są najgorsi zwodziciele. Bo świat mówi, ja tam jestem ateista, ja tam nie wierzę w to czy w tamto, a oni wszyscy mówią, że wierzą. I że jeśli nie będziesz wierzyć tak jak oni, to ty nie jesteś wierzącym. Żyją w grzechu i mówią, że wierzą. A jeśli ty nie będziesz tak jak oni, to znaczy, że ty jesteś niewierzący. Jezus przyszedł nas uwolnić od naszych grzechów przez zrodzenie, nie przez poprawę. On nic w nas nie poprawia. Nie licz na to, że Pan będzie cię poprawiać. To jest złuda, można latami czekać, Pan cię nie będzie poprawiać. Pan daje ci wszystko nowe, czyste, święte, nieskalane. To jest prosto od Ojca w niebie. Jesteśmy wszak zrodzeni z nieskazitelnego nasienia, którym jest Słowo Boże, które trwa na wieki. A więc mamy poznawać Boga i tego, którego On nam przysłał, Jezusa Chrystusa. Całe doświadczenie polega na tym, że jeśli masz życie z Boga, to smakuje ci chleb z nieba. Jeśli nie masz życia z Boga, nie smakuje ci chleb z nieba. Szukasz tego ziemskiego i ono potrzebne ci jest, żeby być zadowolonym czy zadowoloną. Wszystko się zmienia, smak się zmienia. Pamiętasz, jak się dopadłeś do Biblii, czy dopadłaś, to nie mogłeś było od niej oderwać. Tak jakbyś nadrabiał stracony czas, tyle lat głodu i raptem masz dostęp do takiego świętego pokarmu, to żeś brał ją, chociaż wielu rzeczy nie rozumiałeś, ale przechodziłeś, wzdychałeś, myślałeś, patrz, o,
To musi być inaczej już po prostu, bo Słowo Boże stało się dla ciebie wyznacznikiem, co Bogu się podoba, a co nie, bo to jest już twój ojciec. Zacząłeś się słuchać niebiańskiego ojca, czy zaczęłaś, i to słowo na ciebie miało wpływ. Ono nie ma wpływu na tych, którzy są religijni. Pamiętacie, Jezus chodził między religijnymi ludźmi. Oni słyszeli, co on mówił, a co oni tylko chcieli zrobić? Znaleźli go w jakimś błędzie. Dopatrywali się, gdzie on tu błąd popełni, żeby go dopaść i pokazać, że jest nic nie warte to, co on mówi, jak żyje. Tragedia. Przez co Bóg nas powołał? Przez własną chwałę i cnotę. I to jest zrodzenie z Boga. Nigdy nie wiedziałbym o tym, gdyby mnie nie urodził. Gdyby mnie nie urodził Bóg, czytałbym Biblię, opowiadałbym głupoty. Własne cielesne wnioski bym z niej wyciągał i uważał, no wszyscy jesteśmy ludźmi, ale dobrze, że jesteśmy trochę lepsi od innych. I już będzie fajnie, będzie super. Mniej się kłócimy, mniej się sprzeczamy, mniej sobie dogryzamy, ale jest lepiej, bo przecież jest mniej. A przychodzi Pan Jezus i mówi, to mniej zaprowadzi cię do Gehenny. Panie, ale dlaczego? To było mniej. No bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Wszystko musi być czyste, a czysty jest tylko Chrystus. Czysty jest Boży Duch. Czyste jest życie z Boga poczęte. Bóg nie zradza grzeszników. On zradza synów i córki w czystości. I wszystko staje się inne. I tego trzeba pilnować. Jak tego nie będziesz pilnować, to jest twój skarb. Narodzenie z Boga to jest twój największy skarb, o który będzie toczyć się największa bitwa. Diabeł będzie chciał zanieczyścić twoje życie ponownie, jak mu się udało wcześniej Ewie i Adamowi. Będzie próbował ciebie, dziecko Boże, zanieczyścić, żeby zabrudzić cię. I może się uda, że ty w końcu zostaniesz w tych nieczystościach i wtedy cię zniszczy. Ale gdy będziesz się bronić i jeśli zgrzeszysz, będziesz szukać oczyszczenia, bo przecież czystość cię bardziej interesuje niż grzech. Pan ci pomoże. Nie wierzcie w to, że Kościół im bliżej przyjścia Jezusa, tym będzie brudniejszy. Nie, to wszetecznica okazuje się coraz bardziej brudniejsza. Taka jest jej natura. Religia. A dzieci Boże dalej będą wzrastać. Kosztowności poznawania i poddawania się woli Bożej. Możemy być pewni, że nasz charakter nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie obchodzi mnie, kim byłeś wcześniej, czy byłaś. Interesuje mnie, czy zobaczę w tobie Jezusa Chrystusa. Inny charakter, to mnie interesuje. To, co możesz mówić, nie ma znaczenia. Ma znaczenie, czy ty masz charakter Chrystusa, czy w tobie widać działającego Syna Bożego. To widać wtedy, że jesteś nowym człowiekiem. Żadne opowieści, nawet najlepsze, jak ludzie mówią, co zostawili, co przyjęli, co tam dalej, nie mają znaczenia, jeśli nie widać zwycięstwa nad diabłem. Jeżeli nie widać życia, które wychodzi naprzeciw innym, aby dać im to, co najlepsze, żeby pomóc im zrozumieć, że tylko życie może rodzić życie. Śmierć nie urodzi życia. Wiecie, że Pan Jezus powiedział, że oto nadchodzi władca tego świata, ale on nic we mnie nie ma, nic. Jeszcze raz może to powiem, może się zdziwisz, ale niczego nie może być w tobie z twoich rodziców. Niczego. Czy jesteś mężczyzną, czy kobietą? Niczego. Niczego ze sposobów życia ciała. Niczego. Bo jeśli coś zostanie, to cię zgubi. Zniszczejesz przez to. Bo dalej jakby pielęgnujesz coś, co sprowadziło śmierć. W tobie musi być jeden charakter Ojca z nieba. To, co było w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, musi być i w tobie. Musisz stać się nowym człowiekiem. Jak stałeś się nowym człowiekiem, to wszyscy starzy ludzie będą mówić, że oszalałeś, że odbiło tobie,
że myślisz o sobie tak pysznie i dumnie, że zobacz na wszystkich ludzi i nauczycieli, którzy mówią cały czas, że przecież nie martwcie się, jest łaska, nic wam nie zaszkodzi, choćbyście w cudzołóstwach żyli nie wiadomo w czym i tak Bóg was weźmie, bo przecież Bóg kocha ludzi, przecież nie będzie was wyrzucał, skoro już, rozumiecie, no i takie opowieści, to jest bzdura. Nie po to posłał syna, i nie po to syn mówił do Nikodema, Nikodem, jak się nie narodzi z wody i z ducha, nawet ujrzeć królestwa nie możesz, a co do niego wejść. A do Królestwa Bożego wchodzi to, co czyste, święte, nieskalane w Chrystusie Jezusie. Dlatego zdawaj sobie sprawę, to jest twój ratunek, o którym dzisiaj mówimy i mój. Nie niszcz zrodzonego z Boga życia. Nie niszcz to, co jest dla ciebie najważniejsze. Bo jak to zniszczysz, to już więcej nic nie dostaniesz. Raczej pilnuj tego, bo to jest życie z Boga. Od razu doświadczasz, jak zrodzenie przychodzi, że nie chce ci się żynić zła. A gdzie tylko zobaczysz, że Bóg nazywa to złem, od razu kończysz, bo to jest złe. Dla ciebie złe jest złe, dobre jest dobre. Nie, ktoś ci chodzi, tłumaczy, mówisz, ale co, nie ma w tym czegoś przecież złego. A co ty w tym widzisz złego? Dziecko Boże od razu wie, że to jest złe. A jeśli to jest Boże, to jest dobre. Dziecko Boże otwarte jest na ludzi, miłuje ich, to jest dobre. Nie nosi uraz, nastawień. Zupełnie jakby nie dociera to do dziecka Bożego. Odbija się od tej nowości jego życia. Ale jeśli pozwoli sobie na oglądanie do tyłu, zacznie to wracać. Dlatego tak szkoda wielu ludzi, bo zginęło. Nie umiłowali tego pięknego, wspaniałego, nowego życia tak, by patrzeć na Chrystusa i żyć w ten sposób, ale zaczęli sobie pozwalać, patrząc na innych wierzących ludzi, żeby odpuścić sobie tego Chrystusa i wejść w religię, te zadowolenia z ciała, zaspokojania ciała. Wiecie, żyjemy w tym ciele, ale biada nam, gdy to ciało dalej służy diabłu, żeby narażać innych na grzech. Biada nam. Kiedy Duch Święty napełnił moje wnętrze, moje ciało zaczęło doświadczać czegoś innego i twoje też. Przestało ci zależeć na służbie diabłu. Twoje ciało zaczęło służyć Bogu. Stał się świątynią Boga. I to, co miłe jest Bogu, zaczęło napełniać twoje ciało. Dlatego, że nie żyjesz już w ciele, ale w duchu. I to jest rzeczywistość prawdy. Jezus mówi, czy znajdę wiarę? Widzicie, ojciec wiary naszej, Abraham, zrobił pewną rzecz. Kiedy Bóg mu powiedział, że będzie miał potomka, kiedy Sara śmiała się z tego, myśląc sobie, to niemożliwe. Abraham wbrew nadziei uwierzył Bogu i został usprawiedliwiony. I zrodził mu się potomek i z tej Sary śmiejącej się urodził się Izaak. Czy ty wierzysz w to, że Bóg może zradzać swoje dzieci na ziemi, które nie potrzebują grzeszyć? Po tym się rozpoznaje dzieci diabła i dzieci Boga. Dzieci diabła potrzebują grzeszyć. Dzieci Boga nie potrzebują grzeszyć, gdyż inna natura jest w nas. Ale to nie jest gwarant. Jezus musiał w posłuszeństwie Ojcu dojść do doskonałości tu na ziemi, do pełnej doskonałości w posłuszeństwie we wszystkim. Gdyby od nas tego wymagano, żaden z nas nie trafiłby do wieczności. W swojej łasce i dobroci Pan, w swoim miłosierdziu pozwolił na to, że jeżeli byśmy gdzieś zgrzeszyli, to żebyśmy mogli przyjść i oczyścić się w Jego krwi. Nie, żebyśmy grzeszyli. Jeśli byśmy zgrzeszyli, to by się oczyścić w Jego krwi. A więc w naszym doświadczeniu doznajemy, że coś innego stało się z nami. Staliśmy się dziećmi Boga. I zaczęliśmy patrzeć za innymi dziećmi Boga. I zaczęliśmy doświadczać, że wielu się mieni dziećmi Boga, ale nimi nie są.
List Judy. To jest ważne, że pilnuj swego narodzenia. Pilnuj. Pilnuj. To jest coś, co masz pilnować. Adam miał pilnować ogrodu Eden. Nie upilnował. Nawet swojej żony nie upilnował. A ty pilnuj tego zrodzenia i nie chodź drogami bezbożnych, bo tam krzywda się dzieje. I wiele zła możesz przyjąć. Idź drogą świętych Bożych dzieci. Patrz na bohaterów wiary, którzy wytrwali do końca. Patrz na wspaniałego Chrystusa, Syna Bożego. I nigdy więcej nie opuszczaj tego wspaniałego miejsca. To jest miejsce wiecznej chwały. Dziecko Boga. Czytamy o ludziach, którzy też się mienią wierzącymi. 10 wiersz. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Tak zwierzę bezrozumne poznaje wiele rzeczy tu na ziemi. Tak ludzie, którzy są w starej naturze, tak poznają i tak myśmy rozpoznawali to, co się dzieje na ziemi i wnioski, jakie wyciągaliśmy. Wiecie wszyscy, jakie wnioski wyciągaliście. Idąc za szpanem tego świata, wielu ludzi myśli sobie, wiecie, kiedyś, jak ja byłem młodym człowiekiem, to tatuaż miał na sobie tylko kryminalista. Jak ktoś miał tatuaż, było wiadomo, że to jest kryminalista. A teraz nie wiadomo. Ale dopuszczamy, że wszyscy to kryminaliści. Skoro się tatuują, no to siedzą gdzieś w więzieniu u diabła i potrzebują tych rzeczy, które będą pokazywać, że oni tam są. Uważają, że to jest coś, co dodaje im czego? No wigoru u innych, że inni widzą ich i mówią, popatrz, jaki ładny tatuaż masz. Nie mówię o tym w starym życiu uczynionym, bo człowiek nie wiedział. Ale gdy ludzie w nowym życiu czynią takie rzeczy, to jest to tragedią. Kiedy postępują w ten sposób, chociaż wiedzą, że Bóg mówi, to jest złe, a ty jesteś świątynią Boga. A więc ludzie, którzy mogą mówić, że są wierzący, a poznają to wszystko jak bezrozumne zwierzęta, też tak czynią. Łatwo wchodzą w to czy w tamto i wydaje się, że to jest dobre. Bez narodzenia z góry żadne słowo Chrystusa nie może dotrzeć do ciebie z taką siłą i mocą, z jaką zostało wypowiedziane. Żadne. Jak Jezus powiedział, wyprzyj się siebie, weź swój krzyż i pójdź za mną i naśladuj mnie. Nie możesz zrobić tego tylko dlatego, że usłyszałeś, czy usłyszałaś. Bo stara natura nie pozwoli ci na to. Dopiero kiedy dotarła do ciebie przez wiarę ta święta informacja i możesz to zrobić, wtedy zrobisz to, co powiedział Jezus. I pójdziesz za Nim, by Go naśladować, bo możesz to zrobić. Jezus mówi, to wszystko jest do nowego człowieka. Stary człowiek nie jest w stanie zrobić tego. Stary człowiek jedynie może przyznać się do swojej grzeszności z pomocą Boga, i patrząc na Jezusa Chrystusa, przyjąć własną śmierć wraz z Chrystusem na krzyżu. Może przeczytajmy to sobie z 2 Koryntian, z 5 rozdziału. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Od 14 wiersza. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. A zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Wiecie, to jest potrzebne w Kościele. Nowonarodzeni ludzie są potrzebni w Kościele. Ludzie, którzy mają charakter Boga, są potrzebni w Kościele. Nie ludzie, którzy rozsądzają teraz, ile mogę zła zrobić, żeby nie było tak źle jeszcze. Tacy to są marnotrawcy czasu swego ziemskiego życia. Ale być ludźmi przyjemnymi, miłującymi, uczciwymi, wiernymi, prawdziwymi, to jest potrzebne. Można się modlić
całe lata o coś. Albo przyjąć Boże rozwiązanie, paść przed Nim i powiedzieć, Panie Boże, to wszystko jest we mnie, co jest złe. Nie zmieni się. Ani Lampart nie zmieni swoich centek, ani Murzyn swojej skóry nie zmieni. Grzesznik nie przestanie grzeszyć, jeżeli nie zostanie zrodzony z Boga. A jak zrodzony, to już masz inne potrzeby, inne pragnienia. Nie zależy ci już na wywyższaniu się nad innymi, na panowaniu nad innymi, na czymkolwiek, co staremu człowiekowi, żeby szukać własnej chwały. To, co staje się, jest tak piękne, że nie potrzebujesz nic z tych rzeczy. Mogą cię zdeptać, odrzucić, a ty nadal będziesz wdzięcznym Bogu za tą wspaniałą miłość Jego. I będziesz mógł mówić Jemu Ojcze. Tak jak Syn Boży, chodząc po ziemi, mówił Ojcze. Musi być narodzenie z Boga. Nie ma innego Kościoła. W Kościele Jezusa są tylko narodzeni z Boga. Tylko. Tam nie idzie wejść, bo rozumiecie, Bóg wyrwał nas ze świata ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Bóg zrodził nas, abyśmy poszli za Jego pierworodnym Synem. I gdy to doświadczyłeś i doświadczasz, to pilnuj tego, bo to jest głównie atakowane przez diabła, żeby zejść z tej drogi i zacząć coś innego kombinować. A gdy masz te święte, czyste pragnienia, to żyj według tych świętych, czystych pragnień. Działaj w ten sposób. Niech to sprawia zawsze ci przyjemność, co Bogu sprawia przyjemność, bo tak Jezus żył na tej ziemi. Nie wierz w inne życie chrześcijańskie. Nie wierz, że jest możliwe dostać się do wieczności jakoś tam bokami czy cokolwiek. Musisz nowe życie prowadzić na tej ziemi. I czytamy dalej. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jak dobrze, żeby tak mogło być. Nie obchodzi mnie, co było w twoim cielesnym domu. Nie obchodzi mnie, jakiego ojca, matkę miałeś, czy miałaś. Nie obchodzi mnie twoje narzekania, że może ci wypaczyli charakter albo cokolwiek innego. Nie obchodzi mnie to, bo gdy cię Bóg zradza, to ty najpierw umarłeś, umarłaś na krzyżu. Wszystko to zmarło tam. Abyś dostał nową naturę. Bóg nie miesza w jednym garku goryczy ze słodyczą. Nie może z tego samego źródła słona i słodka woda tryskać. Dlatego kiedy zrodził mnie, czy zrodził ciebie, stare przeminęło. Ja przestałem myśleć, jak myślałem, będąc w tej rodzinie. Ja przestałem tak myśleć w ogóle. Ani mówić, jak się mówiło. Ani podążać za tym, co było najważniejsze w naszym domu. Po prostu umarłem. Tak samo ty, aby nowe życie prowadzić, z Boga wzięte. W tym nowym życiu nie ma podejrzliwości, nie ma tych rzeczy. Inni wśród wierzących mają te swoje dziwne rzeczy, którymi się karmią, niszczą, a ty jesteś oddzielony, oddzielona. Wiecie, że dzieci Boże wielu rzeczy nie widzą? Wielu rzeczy nie widzą. Nie dlatego, że są ślepe, tylko dlatego, że Bóg nie chce nawet, żeby tego widziały. Nie absorbuje ich serce tymi rzeczami. Napełnia je chwałą, radością, zadowoleniem. I to jest piękne, że Bóg to czyni. A więc nowe przymierze jest zawarte z nowym człowiekiem. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Wszystko to jest z Boga. Bóg więc czyni. Pamiętaj, dziecko Boże, nie schodź z powrotem, nie wracaj, nie daj się diabłu z powrotem ciągać do starych rzeczy. Żyj obficie tym, czym Bóg cię karmi. Wtedy będziesz rósł, będziesz rosła wzrostem Bożym. Wtedy pięknieć będziesz, coraz bardziej będziesz podobnym do Jezusa Chrystusa, bo po to cię zrodził Bóg, żeby dając ci najpierw duchowe mleko, później nakarmić cię stałym pokarmem i żebyś mógł go przyjmować i wzrastać dalej w tym pokarmie żyjąc. Będziesz z każdej strony atakowany, z każdej strony
tak jak Twój Pan Jezus Chrystus, ale przejdziesz dzięki temu charakterowi Boga w Tobie. Bo przed czym On Cię chroni? Przed pożądliwością tego świata. Nigdy bym nie poznał czystości Chrystusa, gdyby Bóg nie urodził mnie, dając mi czystość Chrystusa. To samo Ty byś nigdy nie poznał, jak żyje czysty człowiek na ziemi, jeśli Bóg nie dałby Ci czystości swego Syna. To jest potrzebne dzieciom Bożym. Bóg ma to gotowe, jeśli Ty naprawdę tego będziesz chciał. Po to, o czym dzisiaj mówimy, żeby kto widzi, że czegoś tego mu brakuje, to masz przyjść do Jezusa. Jezus mówił, przyjdźcie do mnie spracowani, obciążeni. Ja wam dam odpocząć od was samych, abyście się już nie męczyli sobą, ale byli zadowoleni, wdzięczni i szczęśliwi, żyjąc nowym życiem, pełni chwały obecności Chrystusa. Mówię po to, żeby człowiek, który odpuścił sobie z Ducha Bożego, żeby przyszedł i powiedział, Panie, Ty powiedziałeś, kto pragnie, ja potrzebuję. Nie po to, żeby się cieszyć, że mam, ale po to, by żyć tak, jak nie żyje żadne ciało na tej ziemi, jak tylko żyją ci, którzy z Ducha Bożego zostali urodzeni. Czy chcesz takiego życia? Bo dzieci Boże nie umieją czego innego, jak tego tylko. Jeżeli już schodzi człowiek cokolwiek i idzie coraz bardziej wstecz, to wraca do swego starego charakteru. To jest tragedia. Nowy człowiek z zupełnie nowymi pragnieniami, nowymi dążeniami, to nie jest bajka. To jest rzeczywistość. Wielu religijnych ludzi będzie patrzyło na ciebie jak na głupka, jak patrzyli na Jezusa Chrystusa. On mówi... Powiedz nam w końcu, ten arcykapłan, bo nie mając żadnych argumentów, powiedz nam, czy ty jesteś synem Boga? Jezus mówi, tak, jestem. O, widzicie, zbluźnił. I skazali go na śmierć. Tak to wygląda. Kiedy mówi prawdę, uważają, że kłamie. Oto zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego na tronie chwały i przychodzącego w chwale. I przyjdzie, i wróci tutaj. Po co? Po dzieci Boga. Nie szukaj łatwizny. Dzieci Boga idą w ogień, idą w wodę, hartowane bardziej niż stal, przetapiane lepiej niż złoto, obite z każdej strony. Tak wielu ludzi chciałoby zabrać im to życie, bo ono im przeszkadza. Oskarżane o wszystko. Tak jak Jezus powiedział, ja cierpiałem, wy cierpieć będziecie, ale jeśli z powodu Chrystusa, cudowna to chwała. Niech Bóg napełnia nas tym, abyśmy w tym trwali. Jeszcze list do Rzymian, 6 rozdział. Od 4 wiersza. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu albo usprawiedliwiony jest od grzechu. A więc posłuchajcie, jaka to wspaniała prawda. Dla wielu przerażająca. To ja teraz będę musiał, czy musiała takie święte życie prowadzić jak Jezus. To przecież to będzie źle, to będzie za dużo tego, tych różnych przeciwności przyjdzie na mnie. I wielu ucieka od życia Chrystusa, woli żyć religijnie. Wtedy tam możesz sobie swoje własne, prywatne życie prowadzić. Tam nie ma już tego, co w Chrystusie, ale tam też nie ma ich życia. Albo żyjesz dzięki Jezusowi Chrystusowi, albo bez Niego nie ma życia. W żaden sposób. Jeżeli czytamy Biblię ze zrozumieniem i na przykład czytamy o tym, gdy Bóg mówi, myśli moje, to nie myśli wasze. Co rozumiemy? No, że wszystkie moje myśli nie mają nic wspólnego z myślami Boga. Tak? To dobrze rozumiemy? Że jeśli ja myślę bez Boga, to myślę wbrew Bogu. A jeśli myślę dzięki Bogu, to myślę tak, jak jest miłe Bogu i więc mój umysł jest nowy.
Bądźmy myśli Chrystusowej. Dobrze czytamy, czy źle? A jak jest? Czy tak jest? Myślimy tylko o tym, co w górze? Co miłe, dobre, pożyteczne, co buduje, bo Bóg tak myśli. I kiedy zdradza ci Bóg, to z takimi myślami jesteś, rodzi się i wszystko inaczej widzisz. Bo to jest Boga. A drogi moje, to nie drogi wasze. To znaczy, że wszystkie nasze drogi są jakie? Złe. To po co tam łazić dalej? No po co pętać się po tych bezdrożach, na których grasuje diabeł? Zamiast iść drogą sprawiedliwości, miłości, prawdy Bożej, przez ciało Jezusa Chrystusa do wieczności, nie lekceważ swojej wieczności. To, że Bóg cię urodził, chwała Bogu, jest łaskawym, wspaniałym Bogiem, ale nie strać tego. Mówisz, Adam, Ewa, co oni tam w tym raju narobili? A co ty zrobisz z nowym życiem? Jeśli to samo, co oni, to też je stracisz. A jeśli będziesz pilnować i żyć i nie patrzeć na tych religijnych, którzy przychodzą i mówią zupełnie co innego, niż mówi Słowo Boże, to wygrasz. Po to umarliśmy, aby wstać do nowego życia. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Jako nowy człowiek powiedział, napisał takie słowa, jeśli to Galacjan 6,14, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Z tego się będę chlubić, że umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. To jest najcenniejsze. Dzieci Boże są szczęśliwe, należąc do Boga. I trwajmy w tym szczęściu. Trwajmy w szczęściu dziecka Bożego. I może wygląda to tak, tak jak mówiliśmy, młody wierzący. To wiadomo, taki zadowolony. Minie mu to. Jaka tragedia. Że może minąć coś tak pięknego. Że ten człowiek wśród wielu tych twardzieli straci radość. Wdzięczność, ochotę, by czynić dobro. Raczej cieszmy się, że jeszcze są tacy, którzy cieszą się Bogiem i chcą żyć dzięki Bogu, a nie dzięki sile ciała. I którzy, gdy schodzą w siłę ciała, natychmiast doznają, że już nie idą za Panem, bo ciało nie pójdzie za Jezusem. Ono zaraz zacznie wyszukiwać różne rzeczy, żeby zejść. I ten jeszcze z listu do Rzymian, 7:6. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. O! Jest napisane tu, no to ja już to tak nie robię, albo tak, albo siak, albo inaczej, ale nie mam miłości, nie mam radości, nie mam łagodności, nie mam cierpliwości, ale już tak my byśmy nigdy tego nie zrobili, albo to byśmy robili, jak ci faryzeusze, co tam dzielili to wszystko, żeby tylko czegoś, a potrafili krzywdzić obok ludzi zaraz. Niech Bóg pomoże, pamiętaj, dziecko Boże, doświadczywszy zrodzenia, wiesz, że to nie byłeś ty, czy nie byłaś ty. Nie wracaj do siebie, bo spotka cię tragedia. Nie wracaj już do siebie. Nie bądź nigdy już więcej, jak byłeś wcześniej, czy byłaś. Nie wracaj. Tam jest naprawdę śmierć. Idź za Panem. Może czasami coś się nie uda. Pan nie jest wrogiem twoim, nie jest wrogiem dzieci swoich. Ale też nie pozwoli, żeby jego dziecko żyło w nieczystości, w grzechu. Upomina cię, ale jeśli zgasisz jego ducha, jeśli będziesz niszczyć Boży głos, to w pewnym momencie zostanie ci tylko znowu słuchać diabła i żyć według tego, co
wróg uczyni. Pamiętaj, dziecko Boże, religia nie zbawia, żadna. Jeśli chcesz być religijnym człowiekiem, będziesz trochę lepszym niż byłeś wcześniej, ale nie będziesz jak Chrystus. Nigdy nie poznasz, jak żył Chrystus na ziemi. Gdybym nie wiedział, jak żył Chrystus na ziemi, jak chodził w tym ciele, jak patrzył, jak słuchał, jak mówił, to bym nie wiedział. I bym czytał Biblię jak fantazję. Ale gdy kosztowałem sam, jak dobry jest Pan, i wiem, jak żył Jezus na ziemi, to jest cudowne móc poznać życie Jezusa na ziemi przez nowe życie, które dostajesz z Boga. Ale też wiem, że trzeba tego pilnować. Że jeśli nie będziemy tego pilnować, to wróg będzie próbował nam znowuż odebrać wdzięczność, radość, miłość. Pamiętacie, jak mówił w tym liście do Efezjan w Księdze Objawienia, tam czynicie wiele rzeczy, ale straciliście waszą pierwszą miłość. A więc już wróg zaatakował centralne miejsce społeczności z Jezusem, miłość z miłością. Już zaczęli robić, ale bez miłości. Jezus mówi, wróć do pierwszej miłości, bo jeżeli nie, to ja przyjdę i co? I poruszę świecznik. Rozstawię was w różnych miejscach, żebyście poznali, że nie da rady żyć bez miłości, nawet jak jeszcze pewne rzeczy czynicie. Więc musi być wszystko. Pamiętaj, dziecko Boże, ciesz się, że jesteś dzieckiem Bożym. Chwal Pana swego, chwal swego Ojca w niebie. Ale nie daj się odciągnąć od tej wspaniałości Chrystusa. Nigdy. Pamiętaj, to jest, nic większego nie dostaliśmy. W takim garku, takim dzbanie pojawił się skarb. Pamiętacie ten list do Laodycei? Wydajecie się sobie bogaci, a jesteście biedni, nędzni, ślepi. Jezus już nie jest w środku, ale jest na zewnątrz, ale jeszcze puka i mówi, otwórz. Otworzysz, to przyjdę i będę z tobą wieczerzał i znowuż będziesz mógł doświadczać tej wspaniałości życia zgodnego z wolą Boga. Pamiętaj, że różne są koleje w Kościele i różne doświadczenia. Nie traf w to złe miejsce, a jeśli trafisz, to jak najszybciej upamiętaj się i wracaj do Jezusa. Wracaj do życia zgodnego z wolą Ojca w niebie. Amen.